Łaskawie, żeby ich ratować, zapowiada prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Super Expressu. Deklaruje też, iż ma pełną świadomość tragizmu sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Więcej szczegółów na razie nie zdradza. Co zmienia ta najnowsza deklaracja prezydenta? O to będę pytał za chwilę gości Wieczornego Ekspresu. Karol Plewa, witam i zapraszam. A na początek sonda dla naszych widzów. Czy Adam Bodnar powinien podać się do dymisji? Takie pytanie na czacie YouTube. A że jesteśmy na YouTube, więc mile widziane także komentarze. Subskrypcje, kciuki w górę. Czujmy się jak u siebie. A że jak u siebie, to pamiętajmy też o szacunku dla siebie w komentarzach. Chociaż naszym widzom o tym nie muszę przypominać. W drugiej części Wieczornego Ekspresu były senator Jan Maria Jackowski, a pierwsi goście już w naszym studiu Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, witam, panie pośle. Witam serdecznie. I pana posła oczywiście też serdecznie witam, przepraszam, tak. I panią poseł również. Zaczniemy od tematu, któremu Prawo i Sprawiedliwość poświęciło dzisiaj konferencję prasową, podwyżki dla nauczycieli. Pamiętamy, Koalicja Obywatelska w kampanii zapowiadała 30%. W praktyce to wygląda tak, że nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym otrzyma 1218 zł brutto więcej, mianowany 1167, dyplomowany 1365. Nie jestem rozczarowana, jestem wściekła, tak mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. Pani poseł, czy na miejscu wiceszefowej ZNP czułaby się pani dziś podobniej na miejscu każdego nauczyciela w Polsce? Znaczy ja szczerze mówiąc nie rozumiem tego rozgoryczenia, ponieważ w ciągu pierwszego miesiąca rządów koalicji 15 października doszło jednak do sporej podwyżki, bo tak jak zapowiadaliśmy w naszym wyborczym programie, że będzie to 30%, nie mniej niż 1500 zł brutto. I ten bardzo ważny postulat my zrealizowaliśmy już w pierwszym miesiącu. Przy czym zauważyliśmy wreszcie zarówno też oprócz nauczycieli szkolnych, także nauczycieli przedszkolnych i także będą podwyżki dla nauczycieli akademickich, więc to też pokazuje, jak bardzo ważni są dla nas nauczyciele, że tak jak mówię, bardzo szybko zrealizowaliśmy ten postulat. No ale z czegoś te słowa chyba jednak, pani poseł, wynikają. Nie jestem rozczarowana, jestem wściekła. Wiceszefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. Znaczy trudno jest jakby dyskutować, jeżeli ktoś jest wściekły, no to jest wściekły. To jest mi po prostu bardzo przykro, ale znam bardzo wielu nauczycieli, których ta podwyżka ucieszyła, dlatego, bo to już będzie taki, powiedziałabym, konkret. To nie jest 100 zł czy 200 zł, tylko to już jest taka podwyżka odczuwalna. Chodzi też o to, proszę pamiętać, że jest bardzo wiele wakatów dzisiaj. Ale to jest w szkołach. 30%, pani poseł? Było zapisane w 100 konkretach 30%, nie mniej niż 1500 zł brutto. I generalnie ta obietnica została zrealizowana, co nie znaczy, że nie będziemy rozmawiać dalej. Z tego co wiem, mojej zresztą liderce, bo Barbara Nowacka, która jest ministrą edukacji, jest liderką mojej formacji, Inicjatywy Polskiej i wiem, że jej naprawdę bardzo zależy na reformie w ogóle w szkołach. To jest po pierwsze. I po drugie także na tym, żeby na podwyżkach dla nauczycieli, żeby docenić po prostu nauczycieli. Także jestem przekonana, że to jest krok na pewno w dobrym kierunku i realizacja naszego programu. Panie pośle, może i Koalicja Obywatelska podpadła co niektórym nauczycielom, ale od was kompletnie się odwrócili po 8 latach rządów. Czy nie taka jest prawda? Nigdy myślę, że nie byli gorącymi zwolennikami. To było środowisko dość trudne w relacji i we współpracy. Myśmy wprowadzali wiele reform, to były trudne reformy, jak chociażby likwidacja gimnazjów albo zlikwidowanie obowiązku nauki dla 7-latków, obowiązku nauki. Ale ja może wytłumaczę, o co chodzi, bo tutaj jakby z czego wynika ten opór. Była zapowiedź 30% bądź minimum 1500 zł, a to nie zostało zrealizowane.
przy zasadniczej pensji tego początkującego nauczyciela, to ta podwyżka wynosi... Jeszcze raz, wynosi może to są wyliczenia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym 1218 zł, no tak, to więcej, mianowany 1167, dyplomowany 1365. No więc dlaczego się nauczyciele denerwują? Dlaczego Związek Nauczycielstwa Polskiego się denerwuje? No bo była obietnica, która nie jest zrealizowana. Była konkretna zapowiedź, bardzo konkretna. 1500 minimum, brutto oczywiście, i 30%. Nie ma tego 1500 zł. Najmniej zarabiający nauczyciele 1200 zł. No więc jak się składa konkretne obietnice, to trzeba je konkretnie realizować. No i nie dziwię się temu zdenerwowaniu, ale tych powodów w edukacji jest dużo więcej, bo dzisiaj już można powiedzieć, że pani minister Barbara Nowacka no jest w dużej opresji, bo ja dzisiaj słucham TOK FM, to jakby wcale nie jakieś radio sprzyjające szczególnie Prawo i Sprawiedliwości. Eksperci, którzy mówią o tym, że no skandaliczne rzeczy dzieją się o tyle, że zapowiada się różne reformy, zmiany i w żaden sposób się z nimi tego nie konsultuje. Na przykład Stowarzyszenie Kierujących Jednostkami Oświaty mówi o tym, że w ogóle ich nie zaproszono do tego, żeby dyskutować na temat tych propozycji zmian. Mówi się o 20% obcięciu podstawy programowej, gdzie eksperci wszyscy mówią, no to jest skandal, wychodzenie z procentami, jak należałoby przyjrzeć się temu, co należy zmniejszyć, usunąć, ale nie zakładać od razu jakiegoś konkretnego procenta. Prace domowe. No, mówi się o wolności nauczycieli, a jednocześnie zakazuje im się proponowania prac domowych, podczas gdy to była zawsze rola nauczyciela. Prace domowe odłóżmy, jak on miał o tym decydować. Znaczy, wystarczy czasu. Łącznie obraz jest taki, że po miesiącu funkcjonowania pani minister jest sporo zapalników i albo niedotrzymane obietnice, albo reformy, które nie są skonsultowane, więc dużo się dzieje, ale nie wiem, czy dokładnie tego, czego nauczyciele oczekiwali, stąd no, tyle zamieszania. Ja nie wiem, czy tutaj nie ma jakiegoś przekłamania, bo w naszych wyliczeniach to wychodzi, że dla początkującego nauczyciela to jest 1577 zł, 1720 nauczyciel mianowany i 2198 w przypadku nauczycieli dyplomowanych. Nawiasem mówiąc, tych jest najwięcej. Ale to jest już to, pani poseł, co wprowadziliście, a nie to, co było obiecywane. O czym nie, to jest to, co wprowadziliśmy. Już jest rozporządzenie, także za ale jasne jest, czego to będzie wynika. Wyrównanie też będzie, co trzeba też podkreślić od stycznia. Ale też naprawdę, no to jest pierwszy miesiąc, kiedy nowi ministrowie weszli do resortów. Naprawdę dajmy trochę czasu. Ja zresztą wiem, że jest ta duża niecierpliwość, taka chęć zmian po nie najlepszych rządach Prawa i Sprawiedliwości. No nauczyciele to i tak chyba jest cierpliwa grupa zawodowa. Wie pan, ja też często, jeżeli na przykład wychodzę z psami na spacer i dużo ludzi do mnie podchodzi i mówi, dlaczego jeszcze nie ma tego i tego. Ja mówię, kochani, ale to jest miesiąc czasu, naprawdę, no jeszcze trochę i Mariusz Błaszczak dzisiaj na konferencji prasowej, domagamy się, by podwyżka dla nauczycieli wynosiła 1500 zł dla wynagrodzenia zasadniczego. Czy może pani uspokoić i Mariusza Błaszczaka i nauczycieli, że tak będzie? Ale to jest właśnie, przeczytałam, ale to nie jest od zasadniczego, to jest ta różnica, tak, pani poseł. Że to tak jest. No. Pani minister liczy od średniej, tutaj jest od zasadniczej. Dobrze, a było zobowiązanie, że od zasadniczej. Ale w ogóle powiedzmy tak. Może byłoby uczciwie powiedzieć tak. Nie będziemy mieć zasadniczego, tylko średniej. Pani poseł. Razem możemy śpiewać, a mówmy, tak, rzeczywiście. Ale pani poseł, tu nie ma co. Dobrze, to pan, a potem nie wiem, czy będzie śpiewanie wspólne w tym programie, ale pani poseł, bardzo proszę. Wiecie państwo, że od średniej, nie od zasadniczej, ale dzisiaj pani mówi, że coś zostało zrealizowane. No było mowa o zasadniczej, nie ma. Powiedzcie, że nie da się. Panie pośle, to za chwilę tego. Pani poseł najpierw. No ale my podnieśliśmy tyle tak naprawdę w ciągu pierwszego miesiąca, ile przez wszystkie lata funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat było podwyżek dla nauczycieli. Podwyżki, dla. Połowę tego myśmy przewidzieli w budżecie. Ale przez 8 lat. Więc naprawdę to jest pierwszy miesiąc i dajmy jeszcze trochę czasu, naprawdę. Waldemar Buda, możemy dać jeszcze trochę czasu nowym rządzącym? Ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że wam też się nie udawało wszystko od razu. Znaczy połowa tych podwyżek myśmy w budżecie już... Niektóre rzeczy w ogóle się nie udało. Połowę tych podwyżek myśmy już w budżecie przewidzieli. Państwo dołożyli do tego. Tylko, że jakby rozumiem nauczycieli. Oni usłyszeli, że minimum 1500 od zasadniczego, tego nie dostali. Więc to jest kwestia wiarygodności pod kątem składanych obietnic. I tylko tyle. I o to chodzi. I powinni państwo przyznać,
nie da się, nie dacie państwo do zasadniczego, to nie była propozycja konkretna, pomyliliśmy się i tak dalej. Wytłumaczcie to po prostu, że nie jesteście w stanie tyle przekazać. Natomiast jakby nieprzyznawanie się i na okrągło tłumaczenie, że a mi się wydaje, że się zgadza. No nie zgadza się. No nauczyciele potrafią liczyć i wiedzą, że jak się wliczają dodatki różne, to to wyjdzie 1500, ale miało być do zasadniczego, nie ma do zasadniczego. Natomiast ja uważam, że został zrealizowany ten postulat. Natomiast jedna rzecz, chciałam się odnieść do tego, co pan był uprzejmy powiedzieć, że trwają jednak szerokie konsultacje, jeśli chodzi o odchudzenie podstawy programowej i one jeszcze będą trwały, więc nie wiem skąd jest to. No to eksperci to, mówią, to nie nasze głosy są. Także, ale to nie wiem, jacy eksperci, dlatego, bo wiem, że trwają bardzo szerokie konsultacje właśnie na odchudzenie podstawy programowej, bo o tym, że tę podstawę programową trzeba odchudzić, że ona już nie przystaje do naszych czasów, no to nawet jeszcze za waszych czasów. Ja właśnie, bo ja akurat zdecydowałem wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wiem, że też związkowcy nauczycielscy Solidarności się wypowiadali i też byli rozczarowani. Zresztą będzie chyba czytany projekt obywatelski na najbliższym posiedzeniu Sejmu ZNP. Także będzie okazja tak także do debaty, chociażby w Sejmie. Natomiast dobrze by było, żeby w ogóle żebyście państwo też włączyli się twórczo do kwestii odchudzenia podstawy programowej, bo wydaje mi się, że edukacja powinna być też takim tematem ponad podziałami politycznymi, bo myślę, pod tym się wszyscy podpiszemy. Jan Zamoyski, że takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowani. I to jest naprawdę bardzo ważna debata, która jest przed nami. Powinna być taką szeroką społeczną debatą. Natomiast co do zadawania bądź nie zadawania lekcji, to były też postulaty, które były od dawna zgłaszane. I uważam, że szczególnie w przypadku takich małych dzieci w klasach 1-3, które powinny łączyć naukę z zabawą i miękko wchodzić w ten system edukacji, to od dawna postulowali również psychologowie, którzy zajmują się właśnie dziećmi. I takie debaty o stanie edukacji w Polsce przed nami w Wieczornym Ekspresie, na pewno w tym studiu jeszcze nie raz, a teraz pozwólcie, że zmienimy temat. Ułaskawię, żeby ich ratować, tak prezydent Duda mówi w wywiadzie dla Super Ekspresu. Ma na myśli rzecz jasna Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jest świadomy tragizmu tej sytuacji. Pani poseł, co nowego wnosi ta deklaracja prezydenta i co zrobi w takiej sytuacji rząd Donalda Tuska? Pan prezydent, i od razu powiem, do czego miał absolutne prawo, zdecydował się, aby ułaskawienie poszło na podstawie kodeksu postępowania karnego, co wydłużyło procedurę, bo tam trzeba spełnić szereg warunków, zamówić akta. Te akta muszą być przekazane z opinią i sądu i przekazane z opinią prokuratora generalnego, czyli pana ministra Bodnara. Czyli to wydłuża tę procedurę. Mógł pan prezydent skorzystać z takiego bezpośredniego, jeżeli tak można powiedzieć, trybu, wprost z konstytucji i wtedy panowie Wąsik i Kamiński byliby już na wolności. Tego nie zrobił, dlaczego nie wiem, natomiast traktuję tę zapowiedź w ten sposób, że być może pan prezydent jednak z tego swojego prawa, bo to podkreślam, prawo łaski, czyli to prezydent Duda zamknął Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w więzieniu, nie rząd Donalda Tuska. Nie, to tak też nie chcę powiedzieć. Dlaczego? Bo ponieważ w Polsce na całe szczęście w więzieniu nie zamyka prezydent Rzeczypospolitej, co najwyżej może zastosować prawo łaski i może z tego więzienia wyciągnąć, mówiąc kolokwialnie, kogoś, kto został skazany, czyli jest przestępcą, natomiast do zakładu karnego skierował obydwu panów niezależny sąd, skazując ich za przestępstwo związane z przekroczeniem władzy. Poseł Waldemar Buda, podobno bardzo napięte są relacje między obozem Prawa i Sprawiedliwości a Pałacem Prezydenckim. Tak jest rzeczywiście? Oczywiście, że nie. To raczej przestrzeń medialna generuje tego typu pogląd. Prezydent skorzystał już z prawa łaski w 2015 roku i dlatego z tej formuły nie chciał drugi raz skorzystać, wykorzystał inną procedurę przy udziale prokuratora generalnego, ale
zakładam, że też przyjmował w scenariuszu dobrą wolę współpracy po stronie ministra Bodnara i jakby szybką reakcję. Natomiast dzisiaj widzimy, że jest ewidentna zwłoka, że są takie buńczuczne odpowiedzi, że on nie wie, co zrobić, nie wiem w jakim trybie, nie wiem kiedy. Nie, no to nie musi mówił, potrwać. Nie wiem, w jakim trybie, to jest w ogóle wybitny prawnik. Musi potrwać, prawa, nie wiadomo, jaką decyzję zajmie i tak dalej. W związku z tym no, to niepokoi z punktu widzenia no, takiej czysto humanitarnej, ludzkiej. No, jest zagrożenie życia i zdrowia ministra Kamińskiego. W związku z tym ta zwłoka tu jest zupełnie niepotrzebna. No ale pan Bodnar zawsze jak prezydent jedno, to pan Bodnar co innego. Jak prezydent coś, to rząd inaczej. Więc ja rozumiem, że tu jest takie tkwienie na swoich pozycjach pana ministra Bodnara. Natomiast ja uważam, że dzisiaj ta sprawa już jest poza sporem prawno-politycznym. Dzisiaj jest kwestia humanitarna, życia, pewnej wrażliwości. A człowiek, który kiedyś był rzecznikiem praw obywatelskich, powinien mieć takie wyczucie w tej sprawie. Nie ma go kompletnie, raczej idzie tą drogą takiego, można powiedzieć, orki politycznej. Ja go zachęcam do tego, żeby znalazł pola do współpracy z prezydentem. Pisze ustawę o KRS-ie, nie konsultując w ogóle tego z prezydentem, albo oddzielenie prokuratora od krajowego, od ministra sprawiedliwości, generalnego od ministra sprawiedliwości, nie konsultując w żaden sposób, zabierając uprawnienia prezydenta i prerogatywy prezydenta w tym zakresie. No tak, z tego niczego dobrego nie będzie. Pani poseł, ta sprawa powinna być poza sporem politycznym już w tym momencie? Znaczy pan, ona jest w jakimś sensie poza sporem politycznym, ponieważ konstytucja przewiduje prerogatywę pana prezydenta w postaci prawa łaski. Doprecyzowuje to kodeks postępowania karnego. Więc tutaj mamy już do czynienia z czystym prawem karnym. Tak jak powiedziałam, pan prezydent mógł to zrobić szybciej, nie zrobił tego, co zresztą spowodowało pewne niezadowolenie samego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że źle się stało, że nie ułaskawił właśnie bezpośrednio, bo to będzie dłużej trwało. No ale to tak jest. Jeżeli popatrzymy, ile w ogóle trwają w Polsce średnie procedury ułaskawieniowe, to one trwają od roku do nawet półtora roku. To po prostu dosyć długo trwa. Przy czym ja nie twierdzę, że to będzie tyle trwało, tylko że trzeba spełnić trzeba wypełnić kodeks postępowania karnego i spełnić warunki, które są przewidziane w kodeksie postępowania karnego. I tyle. Nie sądzę, jak znam pana profesora Bodnara, żeby on tę procedurę jakoś sztucznie przedłużał. Myślę, że raczej wręcz odwrotnie. Natomiast jeżeli mówi pan o względach humanitarnych, bo jak sądzę, no, to jest kwestia publiczna, więc można o tym mówić, że kwestia stanu zdrowia może pana Mariusza, Mariusza Kamińskiego, ale z tego co wiemy, jego stan zdrowia jest w pełni i zdrowie monitorowane i przyjmuje, znaczy sam zdecydował o tym, że podjął strajk głodowy i oczywiście jego zdrowie musi być monitorowane, ponieważ funkcjonariusze zakładu karnego przejęli za niego niejako państwo po prostu odpowiedzialność za jego życie i za jego zdrowie, więc rozumiem, że wszelkie parametry jego zdrowia są monitorowane, a tak nawiasem mówiąc właśnie wielokrotnie pisałam do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu zdrowia, głodówek, cudzoziemców, którzy przebywali w ośrodku, między innymi na przykład w ośrodku w Lesznowoli, ale także w innych ośrodkach i ze względu na bardzo długotrwałą procedurę podejmowali również strajk głodowy. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby to się spotkało z jakimś szczególnym zainteresowaniem służb za to odpowiedzialnych, tak nawiasem mówiąc. Ale oczywiście powiem tak, ja sama myślę, że lepiej jest zakończyć głodówkę, bo człowiek rujnuje własne zdrowie, ale to jest już sprawa pana byłego ministra Kamińskiego. Natomiast sprawą służb jest to, że trzeba monitorować, jaki jest stan jego zdrowia i rzeczywiście, gdyby pobyt w więzieniu zagrażał jego życiu, to powinien natychmiast ten zakład karny opuścić.
Pani poseł, ja rozumiem, że nie muszą i nie przemawiają do Państwa argumenty prezydenta ani polityków Prawa i Sprawiedliwości. No wiemy, jaka jest polaryzacja sceny politycznej w Polsce, ale autorytety też zabierają głos. Ja mam tu przed sobą najnowszy wywiad dla Rzeczpospolitej, akurat konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Pytany, czy Kamiński i Wąsik są posłami? Odpowiedź jest taka. Są posłami jak najbardziej. Konstytucja stanowi, że do Sejmu nie może być wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ale musimy brać pod uwagę artykuł 45 ustęp 1, który traktuje o prawie do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez sąd, a więc ustanowiony ustawą, a nie wolą marszałka Sejmu. Rozumiem, że takie opinie też nie są dla Państwa istotne. Znaczy sąd zdecydował, niezawisły sąd zdecydował w prawomocnym wyroku, że pan Wąsik i pan Mariusz Kamiński mandaty stracili. Ale jeśli, ja rozumiem, pan prezydent, co zresztą zapowiedział, więc to się pewnie stanie, zastosuje prawo łaski. I także to prawo łaski obejmie, no bo nie musi, ale obejmie także tą karę zakazu sprawowania funkcji publicznych, bodajże nie pamiętam, chyba przez 5 lat, jeżeli pamiętam. Pięcioletnia, tak. Pięcioletni, to będą mogli wystartować w najbliższych wyborach. Natomiast nie ma wątpliwości. Tutaj rzeczywiście jest spór prawny, tak jak i w wielu innych kwestiach. To jest na skutek bałaganu, który niestety... Profesor Piotrowski mówi też, że nie przywracacie praworządności, tylko przewracacie praworządność. Jak pani to skomentuje? Nie wiem, w którym punkcie przywracamy praworządność, bo właśnie chcemy praworządność przywrócić, chociażby rozdzielając... Na przykład działania pana Sienkiewicza. Chociażby rozdzielając wszystko, co zrobi, to jest uchylane. Prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, bo chcemy, aby prokuratura działała na rzecz obywateli, żeby nie zamiatała pod dywan różnego rodzaju spraw, które są po prostu niewygodne. A prawdę mówiąc, to, co ostatnio usłyszeliśmy z ust agenta Tomka, i żeby nie była jakby wątpliwości, że nie jest to bohater mojej bajki i również bardzo ponura postać, ale na pewno prokuratura powinna się tym, co on powiedział, zająć, nie przesądzając, czy to, co mówi, jest prawdą, czy nie, ale na pewno trzeba to sprawdzić i przed nami jest postępowanie dotyczące Pegasusa i podsłuchiwania przedstawicieli opozycji, ludzi, którzy nie zrobili nic złego, a ich jedyną winą, tu jest w cudzysłowie, było tylko to, że byli w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj za chwilę również panowie Wąsik i Kamiński znajdą się, że tak powiem, w kręgu zainteresowania prokuratury. Przynajmniej wydaje mi się, że tak powinno być. Jak się skończy postępowanie, to obawiam się, że za drugim razem nie będzie miał ich kto już łaskawić. Panie pośle, prokuratura powinna się zająć tymi teraz rewelacjami agenta Tomka? Ja się odniosę do tego prawa łaski jeszcze. Przecież prezydent zastosował prawo łaski w 2015 roku i to jest skuteczne, w związku z tym nie powinno być kontynuowane postępowanie w drugoinstancyjne. W związku z tym ja się cieszę, że są takie obiektywne głosy profesorów, przedstawicieli doktryny, konstytucjonalistów, ponieważ wszyscy są dzisiaj jakby zszokowani tym, że miało być przywracana praworządność, a mamy coraz większą anarchię. No na przykładzie choćby pana Sienkiewicza są uchylane wszystkie prawie jego decyzje, które podjął. Prokuratura nim się interesuje, bo... O nie, bo może, Radio Kraków... Ale przepraszam, nie przerywałem. Radio Kraków, radio lokalne, każde inne ma zupełnie inny status prawny. To dzisiaj wyjaśnił sąd rejestrowy, referendarz, który zajmował się tą sprawę Radia Polskiego Radia. Więc... Jeden był tryb aktów notarialnych, on nie przyniósł skutku. Następna była likwidacja, nie przyniosła skutku, uchylona przez sąd. Więc pan Sienkiewicz do tej pory wszystkie decyzje, które w ramach mediów ogólnopolskich podejmował, są uchylane. W zasadzie dzisiaj jest likwidator, który nie ma żadnej podstawy działania w budynku. On nie może podpisywać umów, czynności przed niego zawarte są nieważne. On nie może posługiwać się nawet sprzętem, który jest mu do dyspozycji oddany w ramach polskiego radia. Ale czy to nie jest tak, panie pośle, trochę jakbyście nie chcieli oddać tej władzy za wszelką cenę, kluczowo się jej Ale my mówimy,
większość parlamentarna ma prawo przejąć kontrolę nad tymi podmiotami, ma prawo uchwalać ustawy, tylko niech to zrobi zgodnie z prawem. Jeżeli przeprowadzą ustawę, która będzie modyfikowała kompetencje Rady Mediów Narodowych, będzie modyfikowała kompetencje Krajowej Rady Radiofonii, nic na ten temat nie powiemy. Dzisiaj była na przykład zmiana ministra funduszy zarządu PARP-u. Ja nie mam nic, nie mam z tym żadnego problemu, dlatego ma kompetencje, żeby takie decyzje podjąć. Natomiast pan Sienkiewicz nie miał najmniejszej kompetencji, żeby podejmować decyzje w zakresie zarządów telewizji i radia. I to jest ten problem, że my akceptujemy zmiany, które muszą nastąpić w wyniku zmiany władzy, ale do tego nie miał prawa. Dokładnie tak samo jest jak w przypadku pana Bodnara, który nie miał prawa odwoływać prokuratora krajowego bez zgody prezydenta, bo tak mówi ustawa. Jeżeli chciał zmienić te reguły, proszę bardzo, legislacją, a nie uchwałami, rozporządzeniami. Tym się różnimy. I dzisiaj coraz więcej głosu prawników właśnie poprzez takie chwilowe otrzeźwienie już dzisiaj nie daje, nie broni jakby tych decyzji, które są podejmowane, bo widzi, że to idzie w poprzek takiej zwykłej interpretacji prawa albo czytaniu prawa nawet wprost. To jest nie przywracanie praworządności. Ja się zgodzę to z panem profesorem Piotrowskim, że to jest przewracanie. Za chwilę jeszcze jeden głos zacytuję, ale pani poseł na pewno odpowiedzi. Tak, chciałabym na to odpowiedzieć, że Radio Kraków zostało wpisane Kraków, Radio Łódź, wszystkie te radia mają inny status prawny. Ale zostały wpisane, orzeczenie, natomiast, ale da mi pan dokończyć, to dziękuję bardzo. To jest zupełnie inna sytuacja, proszę nie porównywać tego. Zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast rzeczywiście tutaj referendarz odmówił wpisania do rejestru Polskiego Radia w likwidacji. Natomiast pan minister Sienkiewicz powiedział, że się od tego odwoła. I wtedy zobaczymy, poczekajmy chwilę, co się wydarzy i wtedy będziemy to mogli komentować. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy pan pamięta, w 2016 roku było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Wy w ogóle cytujecie orzeczenia Trybunału, jak jest wam wygodnie. Tego nie pamiętacie. Że Radia Mediów Narodowych po prostu jest ciałem niekonstytucyjnym i nie może zastąpić Krajowej Rady Radiofonii w powoływaniu władz telewizji na przykład. To znaczy, że minister może to robić w tej sytuacji. Ale proszę pozwolić, mi dokończyć. To za chwilę nie zmierza do legalizacji działań pana Sienkiewicza. Wyście w ogóle tego po prostu nie wzięli pod uwagę. Oczywiście, że wzięliśmy. Natomiast, no właśnie nie. Natomiast, bo Rada Mediów Narodowych nadal istnieje. Tego rodzaju wyrok. Natomiast proszę, do zmiany przepisów, natomiast ja się bardzo cieszę, a nie delegalizuje działalność Rady Mediów. Natomiast ja się bardzo cieszę, że słuchając mediów publicznych, nie wylewa się już hejt i ściek. Naprawdę, wiele ludzi zostało zwyczajnie skrzywdzonych i strach było po prostu włączyć naprawdę telewizor, bo się sączył po prostu taki jad w stosunku do przedstawicieli opozycji, a jeszcze jak zobaczyliśmy, ile te władze spółki, ile dziennikarze, którzy za ten hejt, znaczy dziennikarze, no tutaj cudzysłów też, którzy za ten hejt, w zasadzie funkcjonariusze PiS-u, którzy za ten hejt odpowiadali, dostawali bardzo wysokie wynagrodzenia. Tam chyba lider... List 22 miliony, to jest rekord, nominalnie to jest rekord. Tak, tylko że pan Adamczyk w ciągu roku chyba zarobił 1,5 miliona. A pan list 22 miliony. A pan list w kilka lat i to było całego zespołu. Przyznaj pani, że skromne pieniądze. Jedna osoba. A to było dla całego zespołu, nie żartujmy, że skromne pieniądze zarówno Liz, jak i Adamczyk. Więc, a poza tym płacono po 500 zł za komentarze, więc teraz już rozumiem, dlaczego tak chętnie różnego rodzaju komentatorzy wypowiadali się i pluli jadem nienawiści w stosunku do przedstawicieli opozycji. Wie pan, to tak, znaczy jest w ogóle coś takiego, że my naprawdę warto zrobić krok w tył, bo tak nie możemy ze sobą rozmawiać. Ja rozmawiam z panem posłem. Ja pana posła szanuję. Pan poseł reprezentuje inne ugrupowanie. Pewnie w wielu kwestiach byśmy się nie zgodzili. Ale działamy, jesteśmy pani tutaj... Pani poseł, ale to może także rządzący ten krok w tył powinni zrobić. No wy jesteście u władzy, Prawo i Sprawiedliwość jest teraz w opozycji.
Pojednanie narodowe naprawdę jest kwestią bardzo ważną. Ta praca w Sejmie powinna wyglądać też inaczej i zaczyna już naprawdę wyglądać inaczej. Będą wysłuchania publiczne. Chcemy ten Sejm otworzyć, ale też ja naprawdę jako osoba, która długo jest w polityce, chciałabym troszeczkę innej jakości, takiego rzeczywistego naprawdę dialogu, bo możemy się różnić pięknie i wydaje mi się, że to jest też z korzyścią dla Polski, dla Polek i Polaków i dla naszych polskich spraw, a naprawdę jesteśmy w bardzo trudnym momencie naszej historii, tym bardziej, że za naszą granicą toczy się prawdziwa wojna. Ale my podeszliśmy do roli w opozycji bardzo rozsądnie. Nie blokujemy jak wy mównicy, nie robimy rzeczy, które były skandaliczne w waszym wydaniu, bo nie jesteśmy opozycją totalną. Tylko nie zgodzimy się na to, żeby łamać w sposób ordynarny prawo, tak jak robi to pan Sienkiewicz. Wiedząc, że KSH nie ma zastosowania, wydaje akty notarialne. Prawdopodobnie nieważne, bo robione i fabrykowane wcześniej, prokuratura się tym zajmuje. Weszła do ministerstwa po miesiącu jego działalności. Wprowadza likwidatora, sąd to uchyla. To pani ładnie jednym zdaniem to określa, poczekajmy na prawomocny wyrok. Ja dzisiaj mam prawo komentować to, co dzisiaj wydał referendarz sądowy. Oczywiście, ma pan prawo przejechał, komentować, przejechał ja się po panu, poczekać przejechał na... się po panu Sienkiewiczu od góry do dołu. I to, że Radio Kraków zostało zalegalizowane, zgoda, bo to nie jest radio, które jest, można powiedzieć, statuowane ustawą, natomiast tam, gdzie jest ustawa, nie ma procesu likwidacji. Został niedopuszczony w ogóle, nieprzewidziany proces likwidacji. I jeżeli dzisiaj mówimy o działalności pana Sienkiewicza, to wszystko to, oprócz Radia Regionalnego, co podjął w zakresie TVP i Radia Ogólnopolskiego, Polskiego Radia, było nielegalne. I dzisiaj ci nominanci, którzy zostali wskazani, oni ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą. I to jest dramat tych ludzi, bo jeżeli nie mają ubezpieczeń na tego rodzaju wartości, to na przykład pan Majer, który będzie ponosił odpowiedzialność za Radio Polskie Radio, on jest odpowiedzialny za zerwanie umów, ale też podpisanie nowych, prawie kilka milionów złotych. I to jest dramat tych ludzi, którym się obiecano jakieś funkcje w radiu czy w telewizji, a oni dzisiaj, nie dość, że będą musieli to zwrócić, to jeszcze ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Więc zachowujmy się zgodnie z prawem. Dla każdego prawnika było jasne, że nie można uruchomić procesu likwidacji, że nie można powołać zarządu na podstawie KSH. Wszyscy to wiedzieli. A wy jedziecie na wydrę, na ostro. Zmieńcie ustawę, zróbcie to zgodnie z prawem. Nie będziemy mieli tego żadnej wątpliwości. W sprawach nieuregulowanych stosuje się kodeks spółek handlowych. I właściciel ma określone obowiązki. Jeżeli tych obowiązków nie wykona, to także są określone sankcje. Dlatego, biorąc pod uwagę, że pan prezydent zawetował ustawę okołobudżetową, to na tę telewizję mogło zabraknąć środków. I dlatego postawiono w stan likwidacji, do czego właściciel miał prawo. Miał także prawo wyznaczenia swoich likwidatorów. Ale nie tak miał. Jak dzisiaj mówię, poczekajmy. Ale poczekajmy. No, ja rozumiem, że tak jak pan powiedział, pan komentuje ten wyrok, ja czekam na... A nie ma innego, no. Komentuje ten, ja który czekam, jest jedyny, ja który mówi o tym. Pan Sienkiewicz działał nielegalnie. Dobrze, ale przysługuje od niego odwołanie. Na pewno pan minister z tego prawa do odwołania skorzysta i zobaczymy. Dobrze, proszę wtedy państwa. Się spotkamy, będziemy komentować, panie. To jeszcze jeden cytat, tym razem profesor Matczak. Nie zwariowałem, postulując, aby minister Bodnar zwolnił Wąsika i Kamińskiego. To jest na Twitterze profesora Matczaka. To nie ma być gest wobec twardych elektoratów PiS czy Koalicji Obywatelskiej. Tam taki gest niczego nie zmieni. To ma być gest wobec milczącej większości, która potrzebuje zmiany stylu władzy na takim, w którym prawo nie jest narzędziem uderzania w drugą stronę polityczną, ale narzędziem kończenia konfliktu. No pani poseł, nie oszukujmy się, tak. Profesor Matczak bardzo przychylny do tej pory, tak, rządom Prawa i Sprawiedliwości, a już chyba nie. Nie wiem, jakim rządom jest przychylny pan profesor Matczak, natomiast dzisiaj był sondaż, z którego wynika, że większa część, tam 50 chyba 1 czy 2% Polek i Polaków jest za tym, żeby panowie pozostali w zakładzie karnym. Zresztą, tak jak mówię, dobrze, żeby się przyzwyczajali, ponieważ przed nimi są kolejne postępowania. Oczywiście nie przesądzając, bo o tym zdecyduje niezawisły sąd, ale będą mogą przyzwyczajają. Ponownie... No proszę
nie używać tego rodzaju sformułowań, bo to nie jest do zakładu karnego godne posła na Sejm, naprawdę. Wie pan co, po ujawnieniu, powiem panu szczerze, że po ujawnieniu spraw związanych z używaniem Pegasusa do ludzi, nie do, przecież to jest bomba atomowa. Ale co udowodniono jeszcze, co ustalono? No właśnie nic nie ustalono. No to jakby ktoś ustali, to będziemy wtedy reagować. Czy pan poseł Brejza, nie wiem, poszedł do, znaczy jest jakiś akt oskarżenia, czy coś, czy on był terrorystą, żeby... A czy sąd gdziekolwiek potwierdził, że nielegalnie był używany Pegasus? No proszę mi to pokazać, no. Jak coś takiego się pojawi, takie wyroki będą, będziemy rozmawiali. Pani nie chce o nieprawomocnym wyroku rozmawiać w tym momencie w przypadku pana Sienkiewicza, a już feruje wyroki w stosunku do osób, które nawet zarzutów nie postawiono. Więc mówienie o tym, że ktoś ma się przyzwyczajać do czegoś czy nie, to równie dobrze mogę dla pani poseł powiedzieć, pani się przyzwyczaja do zakładu karnego. Tak samo jest pani oskarżona, jak i pan Kamiński i Wąsik. Panie poseł, ja na razie chyba. No to proszę hamować się w tych słowach. No. Nie wiem, ale... No oni również w tej sytuacji. Panie poseł, Katarzyna Piekarska. To co służby zrobiły, próbując wrobić rodzinę byłego pana prezydenta Kwaśniewskiego, panią Kwaśniewską, w kupno rzekome willi i tak dalej, i tak dalej. Tych spraw jest naprawdę bardzo dużo. Ostatnie oskarżenia pana agenta Tomka. No to wszystko trzeba wyjaśnić. Oczywiście nie wszystko sam, bo tego jest niezawisłość. Może się okazać, że pani w tej sprawach jest winna, no. I powinna się pani przyzwyczaić do czegokolwiek, no. Znaczy pan, gdybym była winna, to bym chyba coś wiedziała, natomiast no... No ale nie posługujmy się takimi inwektywami, no. Ale chyba sami państwo widzicie, że z jednej strony tutaj słusznie, wspólnie stwierdziliśmy, że jest potrzebne pojednanie w narodzie, a z drugiej strony my się chyba oddalamy coraz bardziej za waszym rządem. Nie, dlaczego? Dlaczego się oddalamy? No nawet dyskusja w naszym studiu dzisiaj. Ale dlaczego? No, przez takie sugestie, pani poseł, no bo czy nie ma dobrej woli w takiej sytuacji, jeżeli się mówi, że to nie jest niech jedni, czy drugi się przyzwyczajają, jak nawet zarzutów nie ma w tej sprawie, no. Wszyscy powinni coś sobie mieć do zarzucenia. Oczywiście, że tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, czy my jesteśmy konfrontacyjni. Jeżeli mówimy o tym, że macie prawo zmieniać podmioty i osoby w instytucjach publicznych, macie zmieniać prawo zarządzających, macie prawo zmieniać spółka Skarbu Państwa i tak dalej. My tego nie kwestionujemy. Wynik wyborczy jest dla nas jasny. Tylko nie pozwolimy, żeby w sposób ordynarny było łamane prawo. Zróbcie to zgodnie z procedurą. Zróbcie to zgodnie z przepisami. Mało tego, wam te przepisy wam się nie podobają, to je zmieńcie. Ale tych obowiązujących z domniemaniem konstytucyjności, bo pani poseł jest prawnikiem również, doskonale o tym wie. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisów, to one dalej obowiązują, nie ma wątpliwości w tym zakresie. Więc stosujcie przepisy, bo to jest państwo prawa, do czego namawialiście przez lata. Mówiliście, jakie by prawo nie było, trzeba je egzekwować, nie można go obchodzić. A dzisiaj w zasadzie jest zadanie dla pana Bodnara albo jest zadanie dla pana Sienkiewicza, ale... jest wyznaczony tydzień. No wszyscy się śmieją dzisiaj w internecie, mówią, że jak dostanie pan Bodnar zadanie odwołać papieża Franciszka, to w 7 dni odwoła i znajdzie podstawę prawną. No chyba no, takich takie są, nie ma, takie. A jakie to ma znaczenie? A wie pan co, jeszcze odwoła. Raz powtórzę, pani poseł. Ja uważam, ja rzeczywiście jestem prawnikiem, tak jak pan powiedział. Przez wiele lat pracowałam jako radca prawny. I ja też, również. Wie pan, no to chce pan, no to pan rozumie, o czym teraz powiem, będzie rozumiał, o czym teraz powiem, że idąc do sądu ze swoim klientem, idąc do prokuratury, jeżeli na przykład klient występuje przeciwko wysokiemu funkcjonariuszowi na przykład układu rządzącego, to ja chcę mieć pewność, zresztą ta osoba, zresztą każdy obywatel chce mieć taką pewność, że prokurator będzie się przyglądał, patrzył w kodeksy, patrzył w przepisy, a nie zastanawiał się, czy jeżeli tej sprawy nie umorzy albo nie odmówi wszczęcia, to będzie miało dalszy wpływ na jego karierę, znaczy negatywny wpływ na jego karierę. Ale jak on ma tak myśleć, jeżeli obserwuje dwóch ministrów, którzy łamią prawo, tak? Za chwilę pani poseł. Jeżeli, to nie są dobre wzory. I dlatego chcemy rozdzielić funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. To jest naprawdę bardzo ważna kwestia. Zresztą wrócić do tego, co nastąpiło w roku, jeżeli dobrze pamiętam, 2010. Mieliśmy już taką sytuację, że była rozdzielone te dwie funkcje. No, i dobrze, bo uważam, że minister powinien się zająć czym innym niż prokurator i nie powinien wchodzić w buty prokuratora. I też jesteśmy przed reformą sądownictwa, ale prawdziwą reformą, a nie taką deformą. Nawiasem mówiąc, my w ogóle w tym okresie ostatnich 30 lat mieliśmy
tak naprawdę dwie duże reformy, jeśli chodzi o sądownictwo. Pierwsza to była, kiedy wprowadzono sądy apelacyjne, zresztą na wzór francuski. I druga reforma to była, kiedy przeprowadzono reformę sądownictwa administracyjnego. Ja mówię o takich dużych, nie mówię o tych pomniejszych zmianach, kiedy wprowadzono wojewódzkie sądy administracyjne. I trzeba przyznać, że i jedna, i ta druga reforma naprawdę się udały. I przed nami jest kolejna duża reforma, bo tak po prostu nie może wyglądać, bo jeżeli do Sądu Najwyższego w jednej sprawie rozpatrują to dwie izby, no to coś po prostu nie jest. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie kibicowało tym reformom wymiaru sprawiedliwości zapowiadanym przez nowy rząd? Ale my jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę o reformie wymiaru sprawiedliwości. Prezydent również jest otwarty. Tylko nie nastraja sytuacja, w której minister bez podstawy prawnej odwołuje prokuratora krajowego, pomimo tego, że przepisy zupełnie o innej procedurze mówią, on wbrew temu powołuje prokuratora pełniącego obowiązki, gdzie się mówi, nawet przy odwołaniu prokuratora krajowego, mówi się, że zastępca pełni obowiązki też do powołania nowego. On powołuje PO prokuratora krajowego, całkowicie nie działając legalnie, bo za legalizmu władz państwowych jest polega na tym, że trzeba mieć podstawę prawną do własnych działań. Tu nie ma najmniejszej podstawy prawnej w tym zakresie. Pan Sienkiewicz dokładnie to samo robił, więc my cały czas jesteśmy otwarci na reformę, tylko nie możemy pierw powiedzieć tak, odwołujemy prokuratora krajowego niezgodnie z prawem, a później prezentujemy propozycję rozdzielenia prokuratora krajowego od ministra sprawiedliwości. Więc pierw działamy niezgodnie z prawem, a żeby to sanować, to mówimy o tym, że zreformujemy prokuratora krajowego i jednocześnie zapraszamy was do rozmowy. No tak się nie robi. Pani poseł, zechcecie skorzystać z tej otwartości Prawa i Sprawiedliwości na reformę? Najpierw się z panem posłem zgodzę, a potem się nie zgodzę. Więc zgodzę się z tym, panie pośle, że rzeczywiście z panem prezydentem trzeba rozmawiać. Co więcej, ja naprawdę jestem optymistką, że w wielu kwestiach, jestem przekonana, pan prezydent będzie podpisywał ustawy, które przejdą przez parlament. I tak też będzie z ustawą, tak jak mówię, po raz kolejny to powtórzę, ale naprawdę dla mnie to są bardzo ważne rozwiązania prawne, czyli rozdzielenie te zmiany w prokuraturze. Natomiast co do pana prokuratora, chcieliście zabetonować prokuraturę i spowodować, że osoba niższa rangą niż prokurator generalny, prokurator krajowy, miałby mniej do powiedzenia w prokuraturze, miałby mniej uprawnień niż sam prokurator generalny. No to jest sytuacja jednak nie do przyjęcia. Znaczy więcej, tak, nie do, przepraszam, tak, dziękuję, nie do, czyli się jednak uzupełniamy, można, czyli jest to jakaś sytuacja, która jest po prostu nie do przyjęcia. Natomiast co do niezgodnego z prawem, znaczy on w ogóle, pan prokurator krajowy nie został odwołany. On po prostu niezgodnie z prawem wrócił ze stanu spoczynku. I to zostało po prostu stwierdzone. I to nie wymagało konsultacji z panem prezydentem. Powoli będziemy zmierzać do końca. Jeszcze jeden temat, chcę jedno pytanie zadać, więc panie pośle, tak podsumowując tę dyskusję na ten temat. No, ja uważam, że to, co zadziało się i w mediach, i w wymiarze sprawiedliwości, no, to nie jest tak, że też to zniknie, bo ja mam takie wrażenie, że dzisiaj przedstawiciele władzy, oni uważają, że mogą wszystko. Dlaczego? Bo mogą. Natomiast przecież te wszystkie działania będą kiedyś rozliczone i mam świadomość tego, że pani Sienkiewicz i Bodnar poniosą za to odpowiedzialność. Nie nastraja to dobrej współpracy, ale my cały czas mówimy, że jeżeli taka wola jest, to proszę bardzo, współpracujmy na temat nowych projektów i reform, w szczególności z panem prezydentem, który nie może być zaskakiwany, że mu się jakieś uprawnienia odbiera, tylko trzeba z nim na ten temat dyskutować. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, w której prokurator krajowy w sposób nielegalny jest odwoływany, media uchylane, w mediach uchylane są rozstrzygnięcia pana Sienkiewicza krok po kroku, jeden po drugim w zakresie mediów ogólnopolskich. Wszyscy o tym od początku wiedzieli. Łącznie z panem Sienkiewiczem zakładam, że doradcy i prawnicy mu o tym powiedzieli. Więc jeżeli ktoś wbrew temu wszystkiemu, chcąc przypodobać się Donaldowi Tuskowi i dochować terminu, do którego ich zobowiązał, żeby wyczyścić media publiczne w 2 tygodnie, on podjął się działań bezprawnych, no to w takiej rzeczywistości my współpracować nie chcemy. To nie jest świat, do którego się przyzwyczailiśmy. Zawsze działaliśmy na podstawie prawa.
Dobrze, znaczy, przede wszystkim pani poseł, powiem, zdanie, że jeśli chodzi o pana prokuratora krajowego, to jeszcze raz powtórzę, on niezgodnie z prawem wrócił ze stanu spoczynku. To jest koniec sztuczka prawna, żeby zakwestionować. Dzisiaj można było panu Bodnarowi powiedzieć, on studiów nie skończył, natomiast, bo świadectwa nie doniósł, w związku z tym ministrem nie może być. To jest tego typu działanie. Pana Bodnara powiem jeszcze jedno zdanie, jeśli można. Ja się bardzo cieszę, że prokuratorem, że ministrem i prokuratorem generalnym jest osoba, która nie jest politykiem. Jest osoba, która przyszła do polityki, jednak ze świata... Z jakiego komitetu startował? Nie, w porządku, ale chodzi mi o to, że wcześniej był ale nie profesor... Udawajmy, nie, ludzie, no dobrze, naprawdę, ale przyszedł... Znaczy właśnie pojawiają się takie głosy, pani poseł, że niestety nauki. Adam Bodnar zaczął być politykiem. Ale przyszedł ze świata nauki. No i na tym się skończyło. Jest osobą, i stał się politykiem. Jest osobą bezpartyjną i uważam, że jest znakomitym prawnikiem i naprawdę daje rękojmię najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Ja mam do niego pełne zaufanie. Dobrze, proszę państwa, to na koniec coś, o czym myślę, nie wypada nie wspomnieć, chociaż jednym słowem. Donald Tusk w Kijowie, szef polskiego rządu, oznajmił, oświadczył, że Polska przyłączy się do deklaracji państw G7 o wsparciu dla Ukrainy. Paweł Kowal zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy Ukrainy i zapewnił też Donald Tusk, że spory z Ukrainą są do rozwiązania. To jest coś, za co Waldemar Buda pochwali Donalda Tuska? No, nieszczególnie, bo pamiętamy to, co mówił Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej. No, atakował wsparcie przez Polskę Ukrainy i Ukraińców. Ja pamiętam, jak przygotował taki w punktach, czterech punktach plan na współpracę z Ukrainą. I tam między innymi jeden z punktów był taki, żeby zabrać wszelkie świadczenia, które, czy zróżnicować świadczenia dla polskich obywateli i Ukraińców. To miało być wsparcie dla Ukrainy. Mówił, że takie świadczenia jak 500+, jak inne świadczenia natury opieki zdrowotnej, one nie powinny przysługiwać tutaj Ukraińcom, którzy przyjechali. Bo... Proszę, ale może się nie cofajmy tylko o tym, co dzisiaj w Kijowie. Ale dzisiaj do tej pory to mówił. No i on tam pojechał. Ja rozumiem, że przeprosił i odwołał te słowa. No jeżeli rzeczywiście było to pytane i przeprosił i odwołał te słowa, to ja się w tym chyba publicznie nie było takiej deklaracji, przepraszam. No właśnie. Było zapewnienie, no, ale że powinno spory być, z Ukrainą wykorzystywał spór... Są do rozwiązania, panie pośle, te spory? Relacje polsko-ukraińskie wykorzystywał w trakcie kampanii wyborczej. Mówił bardzo źle o Ukraińcach, którzy też w Polsce tutaj przebywają. Mówił o tym, że zbyt mocno obciążają budżet państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że wycofuję się z tych słów. Mam nadzieję, że też to powiedział tam w Ukrainie i będziemy cały czas wspierać Ukraińców, bo nie walczą za naszą wolność również. Jeśli można, pani to poseł. Ja powiem, że ja się bardzo cieszę, że od początku wojny na Ukrainie głosowaliśmy za wszelkimi ustawami przedstawianymi wtedy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli także za pomocą, za zmianą ustawy, otwarciem rynku pracy dla Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. Jednogłośnie te ustawy praktycznie... Czyli pani poseł przyznaje, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wiele, że dziś Ukraina nadal walczy i nadal może wygrać tę wojnę. Tak, i głosowaliśmy tutaj razem. Bardzo się cieszę, że to jest chyba druga wizyta pana premiera Donalda Tuska właśnie do Ukrainy. Padło tam wiele ważnych słów, zapewnień naszych przyjaciół ukraińskich, ale także z jednej strony to jest też kwestia rozwiązania konfliktu z przewoźnikami, uspokojenia rolników, to jest naszych rolników, to jest też bardzo istotne. Pomoc, dalsza pomoc na Ukrainę. Proszę mi pozwolić skończyć. W jaki sposób uspokoił rolników, bo to jest ciekawe. Natomiast kolejna rzecz, to jest poruszona została też kwestia, no, kwestii historycznych. To nie będzie też łatwe, ale między przyjaciółmi, a tak postrzegam Ukraińców, także te kwestie trzeba będzie wyjaśnić. Zbrodnia wołyńska, tak? Zbrodnia wołyńska, kwestia ekshumacji. I myślę, że tutaj powinniśmy rozmawiać ponad podziałami politycznymi. I tutaj między nami nie będzie chyba różnic, bo chcemy te kwestie też przecież wyjaśnić. Choć tak jak mówię, no, one nie będą łatwe. Tego myślę, społeczeństwo. Bo duża część Ukraińców nie zdaje sobie w ogóle sprawy tak naprawdę, jaka była skala rzezi wołyńskiej. Bardzo państwu dziękuję. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Dziękuję pani poseł, Waldemar Buda. Dziękuję bardzo. Panie pośle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo. Cały czas sonda na czacie YouTube. Czy Adam Bodnar powinien podać się do dymisji? Zostańcie z nami, za chwilę część druga.
Panowie Kamiński i Wąsik są więźniami politycznymi. To nie ulega żadnej wątpliwości. Gorliwość ministra Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych, który, no, jak się okazuje, czy też jak słychać, zwróciłem się z interpelacją w tej sprawie do ministra Kierwińskiego, że podobno osobiście zawiadywał całym procesem pojmania byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika, więc zadałem takie pytanie, czy tak rzeczywiście było i czy wspierał go w tym całym procesie były szef UOP-u Bondaryk, a więc wykazywał się gorliwością, żeby pojmać, żeby ująć ministrów Kamińskiego i Wąsika, którzy skutecznie zostali ułaskawieni przez prezydenta Rzeczypospolitej. A więc takie są podstawy tego procesu, z którym mamy dziś do czynienia. Mamy do czynienia z koalicją 13 grudnia, która na rympał próbuje przeforsować swoje koncepcje, swoje pomysły, nie opierając tych działań na podstawach prawnych. Dziś warto odnotować, że rejestr sądowy, sąd rejestrowy odmówił wpisania likwidatora do Polskiego Radia. To już jest po raz drugi, bo po raz pierwszy sąd rejestrowy odmówił wpisania neowładz, neoprezesa Polskiego Radia, a dziś po raz drugi odmówił wpisania likwidatora. A więc mamy dowód tego, że łamią prawo. I witam w drugiej części Wieczornego Ekspresu. Kolejny gość już w naszym studiu, dr Jan Maria Jackowski, były senator, analityk polityczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu redaktorze, dobry wieczór państwu. Panie doktorze, na najnowszej okładce tygodnika braci Karnowskich Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, przedstawiony jako rzeźnik praw obywatelskich. Pana też przeraża dzisiaj Adam Bodnar? W ogóle mamy do czynienia, moim zdaniem, z pewnego rodzaju teatrem politycznym, który się dzieje, ponieważ to nie kto inny jak Prawo i Sprawiedliwość w toku kampanii wyborczej przestrzegał, że jak przyjdzie opozycja do władzy, no to właśnie będą się działy takie rzeczy. Po czym była kampania wyborcza, w wyniku której powiem, że niektórzy liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy się bardzo starali, żeby wynik tych wyborów był taki, jaki jest, czyli żeby było pyrrusowe zwycięstwo. Niektórzy, nie wszyscy. Niektórzy, nie wszyscy. Ja uważam, że gdyby ta kampania była merytoryczna, gdyby się nie ogniskowała na takiej fobicznej wręcz niechęci do Donalda Tuska i akcentowaniu tego wszystkiego, to przypuszczam, że wynik PiS-u byłby 2-3 punkty więcej, a to by stwarzało zupełnie inną sytuację na scenie życia politycznego. No i później, po tych wyborach, ta opozycja, tak przedstawiana przez obóz Zjednoczonej Prawicy jako właściwie kwintesencja zła, wszystkiego co złe w polityce, dochodzi do władzy, no i robi dokładnie to, mówię o ówczesnej opozycji, a dzisiejszym obozie rządzącym, co zapowiadała w toku kampanii wyborczej. No więc dlatego nazywam to, że jest to z góry ustalone role, które jakby się pojawiają i w ten sposób patrzę na to, co się dzieje na scenie życia publicznego. To jest bolesne, to na pewno wpływa na opinię publiczną. Podziały są bardzo duże i tutaj oba obozy polityczne, mówię, dużo robią, żeby ta polaryzacja się podkręcała, bo jest to bardzo wygodna metoda uprawiania polityki. No i teraz już rzeczywiście obywatele mają problemy, żeby zrozumieć, o co chodzi. Ja często rozmawiam z ludźmi, chociażby tam na osiedlu, gdzie mieszkam, spotykam sąsiadów i w zależności od tego, kogo spotkam, no to jest pytanie, albo nareszcie przywracamy praworządność, a za chwilę ktoś mówi, no nie, rządzą nami ludzie, którzy dyspozycje odbierają z zagranicy. I ci sami są, znaczy sąsiedzi.
Tak? I to ludzie żyjący na podobnym poziomie, z podobnymi, z takimi samymi problemami jak my wszyscy, ale mają bardzo różne poglądy na ten stan rzeczy. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Super Expressu, dzisiaj ten wywiad się ukazał, mówi ułaskawie, żeby ich ratować, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jestem świadom tragizmu sytuacji, a ja mam pytanie do pana doktora, czy prezydent w tym sporze już kompletnie go to przerasta, czy rozumie pan prezydenta? Przyznam się szczerze, że ja się sam już pogubiłem w tej sytuacji, bo skoro pan prezydent stoi na gruncie, że ułaskawienie z roku 2015 było skuteczne i taka była dotąd narracja, no to zapowiedź, że jednak będzie jakaś inna forma tego aktu jego bezpośredniego, nie w tym trybie, którym obecnie jest to podejmowane, więc przez prokuratora generalnego, no to pokazuje, że następuje jakaś zmiana narracji. Czy ona... Ja sądzę, że źródłem tej całej sytuacji jest rok 2015 i kto panu prezydentowi wtedy doradził, czy przygotował materiały te prawne dotyczące tej formuły ułaskawienia, która była... Mówimy o tym pierwszym ułaskawieniu. O tym pierwszym ułaskawieniu i czy przypadkiem ta osoba, która, czy te osoby, które to przygotowały, nie chcą po prostu przyznać się do błędu, jaki wówczas został poczyniony i brną dalej, i za tym również i pan prezydent jest stawiany w takiej sytuacji trochę pod ścianą. Prezydent stawiany w sytuacji pod ścianą... Znaczy mówi, mówię przez własnych współpracowników czy prawników. No i nie mówię, że przez... Znaczy, że prezydent Andrzej Duda jest winny tego całego zamieszania, w którym tkwimy i nie wiemy, jak się z tego wydostać? To znaczy, ja nie mam podstaw, żeby taką tezę głosić u pana, no ale to nie jest tak, że pan prezydent osobiście przygotowuje wszystkie materiały związane z ułaskawieniem. Ma zespół prawny, ma osoby, które są za to odpowiedzialne, które dokonują analiz. Te osoby przygotowują pewne rekomendacje i pan prezydent albo z nich korzysta, albo nie korzysta, albo na przykład ma swoją wizję i proponuje jakieś zmiany. Zespół znowu pracuje, przygotowuje nową wersję jakiegoś działania prawnego, tak? No, więc ktoś w 2015 roku przygotowywał ten akt, no nie osobiście pan prezydent, który świeżo został wtedy prezydentem. I cały czas była obowiązująca narracja. Te kolejne etapy przez te 8 lat, czy prawie ponad 8 lat przepychanki między Trybunałem Konstytucyjnym, później Sąd Najwyższy, który podjął swoją decyzję, tak? To cały czas obowiązującą narracją było skuteczne jest to ułaskawienie z roku 2015. I dzisiaj prezydent Andrzej Duda przyznaje się do błędu, kolejny raz mówiąc ułaskawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeżeli by był teraz wydany nowy akt łaski i w sytuacji, jak większość jednak prawników... Na to się zanosi. Na to się zanosi. Jak większość prawników uznaje, że akt łaski może być skuteczny w momencie, w którym jest wyczerpana droga sądowa, to znaczy jest prawomocny wyrok sądu, i taką sytuacją mamy obecnie do czynienia w stosunku do obu panów, no to będzie to odbierane przez obecny obóz rządzący i bardzo wielu też ekspertów prawnych jako przyznanie się do błędu. Mówi pan, prezydent jest pod wpływem swoich doradców i z tego też wynikała ta decyzja w 2015 roku. A pan co by doradzał prezydentowi Dudzie dzisiaj? Wydaje mi się, że w tej sytuacji, jaka zaistniała, najlepiej by było powtórnie podjąć akt łaski, ale tej prezydenckiej, nie tej formuły ułaskawieniowej, która jest w tej chwili używana, gdzie zwrócił się do prokuratora generalnego, tylko żeby skorzystał z tej swojej kompetencji, którą po prostu posiada, i po prostu, jeżeli mu jest bliski los tych osób, które w tej chwili, tych dwóch byłych ministrów, którzy obecnie przebywają w zakładzie karnym. Panie doktorze, działacze opozycji antykomunistycznej skierowali do prokuratora generalnego Adama Bodnara list otwarty, w którym domagają się uwolnienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.
No po tych protestach, które mieliśmy, ten protest wolnych Polaków, myślę, że ten list nikogo nie dziwi. Może dziwić natomiast to, kto jest jednym z sygnatariuszy tego apelu, to jest Antoni Mężydło, były senator Platformy Obywatelskiej. W pana ocenie, jeżeli pod takim apelem podpisuje się były senator Platformy Obywatelskiej, więc nie tylko zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że coś złego się w Polsce dzieje? Panie redaktorze, ja sądzę, że źródłem niezrozumienia sytuacji przez nawet niektórych obserwatorów jest coś takiego, że mamy do czynienia z taką narracją, którą pojawia się w przestrzeni publicznej, że to było dwóch szlachetnych rycerzy, którzy walczyli z korupcją i zostali za to skazani, że walczyli z korupcją. Natomiast jeżeli że zmieniła się ekipa rządząca i od razu został wydany wyrok. Taki skrót pewien myślowy się dokonuje. Natomiast my mówimy o czynach, które zostały popełnione w roku 2007. Mówimy o sytuacji, gdzie doszło do fałszowania dokumentów. Mówimy o sytuacji, gdzie doszło do podżegania do dokonania przestępstwa. Mówimy o sytuacji, gdzie zostało to stwierdzone w toku postępowania sądowego i potwierdzone prawomocnym wynikiem, więc ja nie znam całości tego materiału. Ja tutaj nie chcę dokonywać oceny, czy sąd trafnie dokonał analizy tego materiału, czy nie, ale przyjmuję, że wyrok jest prawomocny. I wydaje mi się, że w tej sytuacji to jest też pewna brak logiki, jeżeli chodzi o tych, którzy mówią, to są więźniowie polityczni. A ci dwaj dyrektorzy z Centralnego Biura Antykorupcji, tam funkcjonariusze, którzy również w tym zostali skazani, o nich nikt w tej chwili nie mówi. To oni są polityczni, czy oni nie są? Czy oni są merytoryczni w tym skazaniu, panie redaktorze? No to też jest dobre pytanie. Też. No właśnie. Więc takich pytań trochę się pojawia. Więc wydaje mi się, że po prostu mamy do czynienia. A co ma sobie pomyśleć, nie wiem, zwykły obywatel, który, no jeżeli na przykład dopuścił się fałszerstwa jakichś dokumentów i wyłudził kredyt, tak? I dostał za to 2 lata na przykład. Takie wyroki się zdarzają w Polsce. Czy ktoś staje w jego obronie? A on będzie mówić, no byłem w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Te pieniądze mi były potrzebne. No nic się nie stało, przecież ja spłacam ten kredyt, tak? To nie jest tak, że bank stracił w wyniku. No i takich pytań w polskich domach można cały szereg zadawać. No więc widzimy, że tutaj w tej całej sytuacji, wydaje mi się, mamy do czynienia z tym, że czy godzimy się na to, żeby funkcjonariusz publiczny, uważając, że działa w imię wyższej konieczności, wyższej racji, bo tropi korupcję, nagina prawo, nagina instrumenty, przekracza uprawnienia, które ma, czy nie? To jest taki dylemat, który w tej sprawie jest bardzo jasno widoczny. To znaczy, widoczny. Rząd Donalda Tuska zaczyna realizować zasadę jesteśmy równi wobec prawa? No, tak mówią przedstawiciele tego rządu. Oczywiście jest stara ewangeliczna zasada, po owocach ich poznacie. Zobaczymy, jak na przestrzeni jakiegoś okresu, czy rzeczywiście wszyscy byli traktowani równo wobec prawa. Natomiast uważam, że zasada jest jak najbardziej słuszna i uważam też, że ponieważ służby specjalne mają bardzo duże możliwości inwigilowania obywatela. No, udowodniły swoje możliwości chyba w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak jest. Więc jeżeli tutaj będzie się mrugało okiem, mówiło tak, jak to jest słuszne, to niech sobie używają, jak niesłuszne, to wtedy tam kogoś będziemy karać za to, to tak nie może być moim zdaniem. Dlatego, że to nie stwarza poczucia bezpieczeństwa takiego obywatela, który jeżeli nie przekracza prawa, ma poczucie, że instytucje państwowe go chronią. Co więcej, jest chroniona również jego prywatność. I to jest z tego punktu widzenia bardzo, bardzo poważna sprawa. Ja na to patrzę bardzo, bardzo poważnie. Natomiast oczywiście na sprawę panów Kamińskiego i Wąsika nakłada się bieżąca polityka. Tak? Jedni go bronią ze względów politycznych, inni uważają, że powinien ten wyrok zostać wykonany. A jeżeli pan prezydent chce, to niech ich ułaskawi. Ale też jest tutaj dużo polityki w tym wszystkim. Także
Także ta sprawa jest, moim zdaniem, jeszcze ma jeden element istotny, mianowicie taki, że wiemy, że już została powołana komisja do spraw Pegasusa. W poprzedniej kadencji, jak ja byłem senatorem, działała u nas w Senacie komisja do spraw Pegasusa. W tej nowej komisji prawdopodobnie będzie pan, były senator, obecny poseł, pan poseł Bosacki, który ma dużą wiedzę na ten temat, mimo że ta senacka komisja nie miała takich uprawnień śledczych, jak ma komisja sejmowa i ma już pewne przemyślenia, jest pewien materiał zgromadzony i sądzę, że tutaj ta komisja też rzuci nowe światło na działania służb specjalnych w ostatnim okresie, a więc podczas rządów poprzedniej ekipy rządzącej. I to może być dodatkowy element, który postawi w trudnej sytuacji, może tak być, ja nie mówię, że tak będzie, tych, którzy tak teraz bronią obu ministrów byłych. Ukonstytuował się też zespół do spraw rozliczeń Romana Giertycha w ubiegłym tygodniu. Ten byt powinniśmy traktować poważnie, panie doktorze? Zobaczymy. Czy to tylko taki dodatek do tej powagi w postaci komisji śledczych, w postaci tego, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są w więzieniu? Panie redaktorze, ja jeszcze nawet przed kampanią wyborczą z jesieni ubiegłego roku uważałem i mówiłem to publicznie, między innymi w tym studiu, że uważam, że jeżeli opozycja dojdzie do, ówczesna opozycja dojdzie do władzy, to nie będzie taka rytualna sytuacja, że to każda nowa władza zapowiada rozliczenie poprzedników, bo przecież PiS też 8 lat temu przedstawił taki audyt. A PiS miał taką świadomość jak pan w tym czasie, myśli pan? Tego nie wiem. W PiSie królowało przekonanie, że tych wyborów w zasadzie nie można przegrać. Więc to ryzyko jest takie czysto hipotetyczno-teoretyczne. Natomiast teraz widzimy, że jednak tu nie będzie takiego, powiedziałbym, rytualnego rozliczania, takiego politycznego, że się zapowiada, ale w zasadzie tak nic takiego się nie dzieje. Tylko tu będzie bardzo głębokie to rozliczanie. Bo pyta mnie pan o ten zespół pana posła Giertycha. I sądzę, że ten zespół będzie właśnie jednym z instrumentów takich działań. Co więcej, wydaje mi się, że na przykład rozliczenie przez Trybunał Stanu to jest bardzo długotrwałe. Sam byłem sędzią Trybunału Stanu w sprawie Wąsacza, byłem w składzie orzekającym. Nieskuteczne, chce pan powiedzieć? To jest narzędzie też, które, żeby doprowadzić do wyroku skazującego, to naprawdę to jest bardzo długotrwała i daleka droga. Natomiast każdego polityka, który na przykład przekroczył prawo w jakimkolwiek zakresie, można postawić stan oskarżenia, może dojść do wyroku. I jednocześnie to, co mamy w sytuacji panów Kamińskiego i Wąsika, z automatu po uprawomocnieniu się takiego wyroku traci się mandat. Co więcej, jest wykluczenie z uczestnictwa w życiu publicznym na dany okres u tych panów na 5 lat, a to są to rzeka w takiej sprawie. I to dla wielu polityków może być w sumie gorsza kara niż proces, który będą odbierali w kategoriach politycznych, że to jest proces polityczny. Czy Adam Bodnar powinien podać się do dymisji? Taka sonda, przypominam, na naszym czacie i cały czas możecie odpowiadać. Z taką teorią się zetknąłem ostatnio, panie doktorze, w polskiej publicystyce, że Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w takiej sytuacji jak Platforma Obywatelska w 2015 roku. Kompletnie bez pomysłu, nie wie co ze sobą zrobić. Pan też by porównał tę sytuację dzisiejszą Prawa i Sprawiedliwości do tego kryzysu, w którym była Platforma w 2015 roku? Coś z tego jest, aczkolwiek to nie jest tak, że to jest proste powtórzenie historii. Otóż to wtedy używano pojęcia ulica i zagranica. Mówię o sytuacji Platformy, czy tych partii, które znalazły się w opozycji, bo to dotyczyło nie tylko Platformy Obywatelskiej. I w tej chwili proszę zobaczyć, że też była próba zaktywizowania takiego w przestrzeni publicznej, czy to w obronie mediów publicznych, czy właśnie w obronie dwóch skazanych polityków PiS-u, czy w obronie
czy ta manifestacja Marsz Wolnych Polaków, która... Nie udało się chyba zmobilizować. Udało się zmobilizować, ale proszę też zauważyć, że jednak sprawa dyskusji na temat, czy prawomocnie są skazani, nieprawomocnie, czy słusznie siedzą, czy są posłami, czy już nie są posłami, ona zdominowała, że w zasadzie nie ma jakiejś dyskusji, czy recepcji tego, no bądź co bądź jednak dużego zgromadzenia ludzi, przynajmniej kilkudziesięciotysięcznego, jeżeli nie powyżej 100 tysięcy, tak jak różne liczby w tym kontekście padają. No, Prawo i Sprawiedliwość mówi 300 tysięcy osób. Ja nie chcę się na temat liczby wypowiadać, natomiast... W każdym razie no, było mnóstwo. Było na pewno więcej niż niektórzy uważali, wnikliwi analitycy, że ujawnienie tych zarobków różnych osób zatrudnionych w Telewizji Polskiej na różnych stanowiskach spowoduje, że to zniechęci część ludzi. Nie, nie zniechęciło, bo jednak te osoby były. I to nawet mimo mrozów. Mimo mrozu i że to no, okres zimowy, krótki dzień i tak dalej. Także to pokazuje. Środek tygodnia. Środek tygodnia. Natomiast ja uważam, że podzielam natomiast ten pogląd, że nie ma pomysłu na bycie w opozycji. Ponieważ nie dokonała się rzecz moim zdaniem fundamentalna, która po bądź co bądź jednak no, porażce wyborczej, no bo to jest pyrrusowe zwycięstwo. No, co z tego, że mamy najwięcej mandatów jako format, jako lista, no ale nie jesteśmy w stanie być w obozie rządzącym. Powinna być na ten temat wnikliwa dyskusja, która by określiła, jakie były przyczyny, jakie błędy, co dalej, no ale to by trzeba rozliczyć liderów. No, a liderów rozliczyć nie można. W związku z tym jest ucieczka do przodu właśnie w tego typu no, teatrum, działanie, pokazywanie. Pewien aktywist taki powiedział w przestrzeni publicznej przez te marsze, manifestacje i to stwarza wrażenie właśnie tej ulicy i zagranicy, bo również wiemy, że niektóre osoby, które z nominacji PiS-u objęły ważne funkcje, no na przykład prezes Glapiński odwołuje się do instancji międzynarodowych w ramach obrony swojej pozycji jako prezes Narodowego Banku Polskiego. Więc stąd być może to skojarzenie, że jest pewien taki déjà vu w stosunku do tego, co było 8 lat temu. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli nie doprowadzi do przedterminowych wyborów, to będzie miało problemy z powrotem do władzy? Panie redaktorze, no, sytuacja jest taka, że kolejne wybory będą za 3 miesiące. No niecałe już, no bo na no tak, początku... Wybory samorządowe. Samorządowe, w sumie bardzo ważne wybory, tak? No więc czy tu się jeszcze zmieszczą wybory parlamentarne? Czy jest taka przestrzeń, czy jest takie oczekiwanie? Ja myślę, że to jest trochę taka dyskusja, że tak przerzuca się taką piłeczkę. Czy wybory przedterminowe by bardziej zaszkodziły obecnie rządzącym, czy opozycji? Mnie się wydaje, że na razie na fali zwycięstwa, i to też sondaże pokazują, że jednak zaplecze polityczne obecnego rządu, czyli obecna koalicja, gdyby teoretycznie takie wybory były w ciągu najbliższych, nie wiem, no, 2 miesięcy, prawdopodobnie zwiększyłaby liczbę mandatów. PiS nie wygrałoby tych wyborów. PiS nie wygrałoby tych wyborów w tym kontekście, więc może być tak, że takie wybory mogą być pokusą dla niektórych polityków obecnej koalicji rządzącej. Mogą stać się taką... No, mówię, że mogą stać się pokusą. Czy do nich dojdzie, to jest jeszcze daleka droga. Ja myślę, że każdy ma świadomość, że fundowanie nowych wyborów w tak niepewnej sytuacji międzynarodowej i w tym, że właściwie jesteśmy cały czas w kampanii wyborczej, no bo już de facto trwa kampania samorządowa, choć nie wprost, ale jednak taka kampania polityczna. Za chwilę kampania europejska, tak, bo w czerwcu będą wybory do Europarlamentu, a w tle są wybory, no, najważniejsze z tych trzech z punktu widzenia polityki krajowej, czyli wybory prezydenckie. Więc to jeszcze wkładanie wyborów parlamentarnych jeszcze raz, no to by było już dodatkowe grzyby w tym, no, w tej potrawie. To jeszcze na koniec, panie doktorze, wrócę do tego, o czym chwilę temu rozmawialiśmy. Czy Donaldowi Tuskowi rzeczywiście chodzi tylko o to, wracając do sprawy Kamińskiego i Wąsika, żeby wszyscy byli równi wobec prawa? No, czy nie oszukujmy się, chodzi też o uniemożliwienie ponownego zdobycia władzy Prawo i Sprawiedliwości takimi
metodami? Ja myślę, że od początku było jasno, że jeżeli Donald Tusk będzie premierem, to rozliczenia będą. Przynajmniej dla mnie, jako analityka, było to jasne. Sądzę, że Donald Tusk też ma świadomość, że jeżeli nie rozliczy się na swoich warunkach, podkreślam, na swoich warunkach z 8 latami rządów Prawa i Sprawiedliwości, to w sytuacji, gdy jego obóz będzie słabnął, no to zwiększy tym samym szansę PiS-u na powrót do władzy. I ten kontekst jest bardzo ważny. I sądzę, że w tej chwili coraz więcej w tej debacie na temat obu panów Kamińskiego i Wąsika będą zabierały również ofiary. Te osoby, które się uważają za ofiary ich metod działania. Już takie głosy po prostu pojawiają się w przestrzeni publicznej. I to będzie miało na zadanie równoważyć socjotechnicznie tę narrację obozu pisowskiego, że oto mamy więźniów politycznych i jest to wyrok de facto polityczny. Doktor Jan Maria Jackowski, były senator, analityk polityczny. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego wieczoru życzę. Zostańcie państwo jeszcze z nami. Mówiliśmy dzisiaj o wizycie Donalda Tuska w Kijowie, ale nie pokazywaliśmy państwu skrótu tej wizyty, skrótu wystąpienia Donalda Tuska, więc bardzo proszę, posłuchajmy teraz. Nie jesteście sami, także w tym sensie, że ta walka toczy się w każdym państwie Europy. Walka o te wartości. Chciałbym zwrócić się stąd, z Kijowa, do tych przywódców europejskich, państw europejskich, którzy tak jakby nie do końca zrozumieli, o co toczy się ta stawka. O co tak naprawdę walczy dzisiaj Ukraina. Ktoś kiedyś powiedział, że to najciemniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy udają neutralnych w czasach moralnego konfliktu. Dzisiaj każdy w wolnym świecie, kto udaje neutralnego, kto udaje, że ma równy dystans albo prezentuje równy dystans do Ukrainy i do Rosji, zasługuje na to najciemniejsze miejsce w politycznym piekle. Tak było dziś w Kijowie. To już prawie koniec dzisiejszego programu. Prawie, bo jeszcze jestem wam winien wyniki sądy. Pytanie brzmiało, przypominam, czy Adam Bodnar powinien podać się do dymisji. I oto wyniki. 30% naszych widzów odpowiedziało tak. 70% było przeciwnego zdania. Dziękujemy za prawie 6 tysięcy głosów w tej sądzie. Kolejna jutro o 18 wieczornym Ekspresie. Spotka się z wami Jacek Prusinowski. Ja już dziękuję wszystkim widzom, dziękuję ekipie, która dzielnie stawiła czoła temu programowi. Jutro 18 wieczorny Ekspres Jacka Prusinowskiego. Dobrego wieczoru. Koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.